Mamy nowego lidera i tym liderem jest Hiszpania wraz z Wyspami Kanaryjskimi, które czasami są traktowane oddzielnie. 13% nas ma zamiar tam pojechać. Na drugim miejscu Chorwacja, która utrzymała pozycję numer 2 z zeszłego roku. Na pozycji numer 3 Włochy. No niestety głównie traci Grecja, która zeszłoroczny lider straciła i wylądowała na czwartym miejscu z deklaracją 10% Polaków, którzy mają zamiar tam spędzić urlop. Zaskoczeniem jest rosnąca pozycja Bułgarii, gdzie deklarujemy w 5%, że pojedziemy do Bułgarii w tym roku. Może jeszcze dodam, iż Francja poszła o kilka punktów w górę, ale wydaje nam się, że to czynnik euro tutaj jest bardzo istotny, stąd też więcej ludzi, nieco ponad 100 tysięcy zadeklarowało chęć pojechania do Francji dodatkowo na euro. Połowa potencjalnych turystów planujących wypoczynek za granicą będzie korzystała z usług biur podróży. Większość z nich z usług biur podróży, z których już korzystało w przeszłości i które nie zawiodły ich w realizacji poprzednich wyjazdów. Jak będziemy wypoczywali? Tradycyjnie. Część oczywiście wypoczynku skupiona będzie wyłącznie na relaksie, czy to plaża, czy basen, ale duża część wyjeżdżających będzie starała się aktywnie spędzić czas. Polacy są zawsze byli i są i ten udział tych zainteresowanych zwiedzaniem jest rosnący, bo jesteśmy ciekawi świata, więc znacząca część turystów udających się za granicę poświęci czas na zwiedzanie, na imprezy objazdowe, imprezy z przewodnikiem. To są ludzie do 39 roku życia. Może zmieniły się konfiguracje leciutko, w jakich ci ludzie wyjeżdżają. W zeszłym roku był dominujący model 1+1, jeździliśmy parami oraz było dość dużo singli. Około 23% z ludzi deklarowało chęć spędzenia wakacji samotnie bądź w poszukiwaniu przygód. Natomiast obecnie nieco się przesunęło w kierunku modelu 2+1 bądź 2+2. Deklarujemy chęć wydania około 3000 zł w przypadku wyjazdu zagranicznego, dokładnie 2920. Również wzrosła o 150 zł, czyli około 10% kwota, jaką planujemy wydać na wyjazd. W Polsce osiąga 1500 zł, czyli wygląda jednak, że wyjazd wakacyjny zagraniczny jednak jest dwa razy droższy niż wyjazd krajowy.